Teraz trochę zmienimy krok, to ze spokojnym poprosił panią doktor Violantę Hajdasz, żeby powiedziała, jak przyjmowano, jak pisano, mówiono o pomniku w okresie międzywojennym, bo jak pisze dzisiejsza prasa, jak mówią nasze media, z wyjątkiem WTK w ostatnim czasie. Proszę państwa, muszę powiedzieć, że WTK zmieniło to, na co można powiedzieć, że to obiektywnie rzeczywiła tolerancja. Dużym uznaniem o tym mówią. To jedyne właśnie takie medium. Przewodnik katolicki pisał o nas sporo i dużo, jak jego literata, która naczelna była pani doktor właśnie Wanda Hajdasz. No a furorę robi kurier Wielkopolski Wnet. Bo on redaktor też pani doktor właściwie daje cały czas kronikę na przykład. A mamy jeszcze inne redakcje takie katolickie, które no, nie zawsze mówią i piszą to o sobie, tego byśmy oczekiwali. Ale jak to było w tym roku? A potem jest już dla mnie, że uprawa wywiadowców, o tym powiem, o tym, co się zachowało i na końcu na podsumowanie ja krótko postaram się powiedzieć o tym, co myśmy zrobili przez te 3 lata, żeby ten pomnik wrócił. Dziękuję bardzo. Nastawiałam się, że będę na końcu, że tak powiem, występować, tak jak jestem w programie i tak trochę z zaskoczenia w tej chwili, ale myślę, że jest w tym rodzaj takiej może przypadkowej, ale głębokiej logiki, panie profesorze, że właśnie po pani doktor Iwanowskiej mogę zabrać głos, bo słuchając wystąpienia pani Ligi, cały czas miałam właśnie taką refleksję, że muszę się do niego odwołać, by powiedzieć, że wszystkie tezy, które pani doktor stawia, udokumentowane są w prasie międzywojennej. Że to ona jest bardzo ważnym elementem historii tego pomnika i właściwie mówię taki może lapidarny tytuł mojego referatu Pomnik Wdzięczności w relacjach prasy międzywojennej oddaje po prostu w najprostszy sposób i potocznie zrozumiały generalnie bardzo bogatą treść, która pod tym się kryje, bo z artykułów, kolumn, okładek, zdjęć, informacji zamieszczanych na łamach międzywojennej prasy wyłania się po prostu obraz wspaniałej idei, planów, projektów, przebiegu budowy pomnika wdzięczności, czyli pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. I możemy naprawdę, że tak powiem, być jako naukowcy, jako historycy, jako ci, którzy kontynuują to dzieło, to bardzo kontentowani, że ta prasa w taki właśnie sposób działała, ponieważ jest to przebogaty materiał źródłowy, historyczny, który jest, on ma unikatowy charakter, bo w przeciwieństwie do dokumentów oddaje także ducha po prostu Wielkopola, oddaje emocje, oddaje nastroje społeczne, czyli po prostu taki odbiór w przestrzeni publicznej samej tej idei i wszystkiego, co się z tym wiązało. Poza takim szczegółowym i niekiedy bardzo drobiazgowym relacjonowaniem faktów związanych z poszczególnymi etapami budowy pomnika, mamy w prasie wiele właśnie informacji dotyczących tego, co byśmy tak nazwali takim właśnie duchem, tego, co towarzyszyło budowie tego pomnika. Generalnie jest poruszany był ten temat dosyć często, jeżeli byśmy, że tak powiem, korzystając ze współczesnych narzędzi, skorzystali z zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, która sporą część prasy, także międzywojennej, ma w swoich zasobach dostępną już dla badaczy korzystających z internetu, to pod hasłem Pomnik Wdzięczności pojawia się 1562 rekordy, czyli cytaty w tych scyfryzowanych już gdzieś materiałach. To nie jest mało. Natomiast nie mamy żadnego opracowania tego, co prasa międzywojenna jako taka pisała o pomniku wdzięczności, o tej jakiego takiego całego, takiej pełnej palety. Być może kiedyś uda się to w jakiś sposób zrobić. Ja jako samotny, że tak powiem, pojedynczy badacz zajmujący się tym zagadnieniem, nie jestem w stanie po prostu całości tego przebadać. Natomiast więc jakby tylko zasygnalizuję pewne jakby kierunki tego myślenia, skupiając się po prostu na najbardziej wysokonakładowych tytułach, czyli tych, których oddziaływanie było po prostu największe. Może tak króciutko tylko zarys polskiego
polskiego systemu prasowego przedwojennego. Periodyzacja dziejów, czyli to, co istotne, no to tutaj właściwie nie będę, myślę, tego musiała w tym gremium rozwijać. Wiadomo, chodzi odzyskanie niepodległości, scalanie po trzech zaborach i potem mamy po prostu konkretne daty, uchwalenie konstytucji majowej, przeglądu majowy, konstytucja kwietniowa. To są te daty, które w jakiś sposób wpływają, wiadomo, na to, jak postrzegana była, jak funkcjonowała po prostu, jak funkcjonowało prawo prasowe. Obowiązywała przedwojenna cenzura prewencyjna przede wszystkim, bo w konstytucji marcowej mieliśmy zagwarantowaną wolność prasy i prawo prasowe było tutaj, powiedzmy, nazwijmy to, liberalne, tak można to określić, natomiast później wprowadzono elementy cenzury represyjnej. Pojawiły się takie praktyki, jak na przykład konfiskowanie niektórych gazet, nakładanie grzywien na drukarnie, dokuczliwe kontrole finansowe, także w prawodawstwie pojawiły się dekrety, których po prostu można nazwać, przynajmniej przez część medioznawców, tak jest uważane za ograniczające wolność wypowiedzi, na przykład o ochronie niektórych interesów państwa, czy ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Z innej strony można na to spojrzeć, że wprowadzało to daleko idącą po prostu odpowiedzialność prasy za słowo, że tak naprawdę powodowało po prostu ten rodzaj represji, nazwijmy je trochę w cudzysłowie, po prostu większą odpowiedzialność za słowo, ale nie jest to temat na ten referat. Chciałabym tylko zasygnalizować, że prasa generalnie w okresie międzywojennym działała w stosunkowo bardzo swobodnych ramach i z tej wolności mogła korzystać. Jak wygląda statystyka prasy? Które tytuły są ważne, które powinniśmy zwrócić uwagę, mówiąc o właśnie takim dziele jak Pomnik Odbudowy Wdzięczności? No, badania, wiadomo, statystyczne tego okresu sprawiają wiele kłopotów, ponieważ nie istnieją całościowe, wiarygodne materiały źródłowe. One są trochę odpryskowe. Ale na podstawie tego, co przebadali medioznawcy i prasoznawcy, na pewno możemy powiedzieć, że ja może tutaj pozwolę tylko sięgnąć, żeby zobrazować, o czym my mówimy, jak wielką potęgą była prasa właśnie przedwojenna. Lata 20 mniej więcej ukazuje się w Polsce od 500 do około 1000 tytułów w ogóle. W latach 30 mamy już prawie 3000 tytułów różnego typu gazet i czasopism ukazujących się w kraju. Natomiast trzeba zauważyć, była to bardzo duża rotacja tych tytułów i bardzo takie intensywne zjawisko śmiertelności tytułów prasowych, tak się to mniej więcej określa, bo mniej więcej 75% z tych właśnie prawie 3000 po prostu przestało istnieć, nie przetrwało. Naliczono się prasoznawcy, m.in. profesor Jerzy Łojek, profesor Kładyka, Myśliński z Poznania, to profesor Kosmanowa tymi rzeczami się zajmowała, ale wyliczono, że w latach 1918-37 przestało istnieć około 8700 tytułów z 11650 w ogóle zarejestrowanych, odnotowanych, że w okresie międzywojennym istniały. Słowem, ogromna paleta, niemożliwe do przebadania wszystko, prawda, żeby zbadać każdy taki tytuł prasowy, co pisał. Skupmy się na tym, co było istotne w Wielkopolsce. W Wielkopolsce należała Poznań do silnych ośrodków prasoznawczych, do silnych ośrodków prasowych, tak to powinnam określić. Tutaj właśnie te województwa, też ta część zachodnia, to były miejsca, gdzie ukazywało się i dużo tytułów, ale duże nakłady tych gazet. Wiadomo, wiodącym ośrodkiem była Warszawa i Kraków, ale Poznań właśnie na tej mapie rysował się w tym już, powiedzmy, blisko podium, zależy od tego też, o jakiej prasie byśmy mówili. Na pewno tym, co wyróżniało Wielkopolskę na właśnie mapie wszystkich po prostu ukazujących się gazet, była prasa katolicka i prasa związana z ogólnie rzecz biorąc z ruchem narodowym.
I tutaj mamy po prostu dwa bardzo istotne tytuły, na których chciałabym się po prostu skupić. To jest gazeta Kurier Poznański, która właśnie związana była z tym obozem narodowym. Ona to był drugi pod względem w Polsce koncern prasowy, Drukarnia Polska, właśnie założona w Poznaniu, ukazująca się w Poznaniu, z tym Kurierem Poznańskim jako wiodącą gazetą w szczytowym okresie osiągającym nakład około 35 tysięcy egzemplarzy. Ale koncern ten wydawał także inne tytuły typu Wielkopolanin oraz jeszcze jeden taki istotny, przepraszam, bo mi teraz umknęła ta nazwa, związany, w każdym razie bardziej byśmy powiedzieli sensacyjny, tytuł, który był to bliżej takiego dziennikarstwa dziś określanego mianem tabloidowego. Ono absolutnie z tym tabloidem naszym obecnym nie ma wiele wspólnego, to jest bardzo nieśmiałe tabloidyzowanie mediów w porównaniu do tego, co znamy z świata dzisiejszego, ale nakład tej gazety był blisko 100 tysięcy egzemplarzy, więc pokazuje jego siłę finansową też tego koncernu. Dla nas istotny jest ten właśnie Kurier Poznański. On pisał najwięcej, on pisał bardzo dokładnie i on oddawał bardzo skrupulatnie dyskusje związane z samą ideą odbudowy, z samym usytuowaniem pomnika i z wymową po prostu tego, z kształtem tego pomnika. I kolejny tytuł, na który powinno się właśnie zwrócić uwagę i myślę, że w wersji drukowanej tego referatu będzie to omówione szczegółowo, jest właśnie Przewodnik Katowicki. Przewodnik Katowicki, który był, szanowni państwo, drugim w Polsce pismem, jeśli chodzi o prasę katolicką, pod względem ilości nakładu. Pierwszym numerem jeden, że tak powiem już kolokwialnie, był Rycerz Niepokalany, założony przez, wiadomo, świętego Maksymiliana Marię Kolbego, osiągający niebotyczny nakład 800 tysięcy egzemplarzy już w okresie przedwojennym. Więc tak naprawdę warto byłoby sięgnąć, bo tego nikt jeszcze do tej pory nie robił, co pisał Rycerz Niepokalany o odbudowie pomnika wdzięczności, prawda, i czy odnosił się, musiał zauważyć tę inicjatywę, przynajmniej wtedy, kiedy ten pomnik został odsłonięty. Więc to też byłoby bardzo ciekawe, po prostu od strony właśnie poznawczej. Ale Przewodnik Katolicki to są nakłady, szanowni państwo, 220-250 tysięcy egzemplarzy. My mówimy, to jest gazeta numer dwa na rynku przedwojennym prasy katolickiej. Ogromny potencjał. Przewodnik Katolicki, mogę powiedzieć, w stosunku do Kuriera Poznańskiego pisał mniej, jeśli chodzi o przygotowania. Nie, żeby nie zauważył, ale tych dyskusji, tych polemik wokół tego, czy kształt taki, czy inny pomnika, czy też po prostu właśnie kwestie związane z jego usytuowaniem, to nie na łamach przewodnika się toczy. Natomiast oczywiście przewodnik wspierał tę ideę i z wszystkich tekstów, które publikował w momencie, kiedy tylko figura Pana Jezusa powstawała w pracowni Pana Rożka, kiedy był robiony odlew, kiedy były przygotowania do uroczystości odsłonięcia pomnika, te artykuły to nie są artykuły relacjonujące w sposób zobiektywizowany, obojętny, suchy to, co się tutaj dzieje. To są wielkim zaangażowaniem, mówią to tytuły, mówią to po prostu artykuły, które na przykład piszą czy redaktorzy, naczelni. To samo jest też właśnie w tym Kurierze Poznańskim. I też bardzo godna jest zauważenia właśnie sprawa polemizowania wokół tego i samej idei, i kształtu pomnika. W porównaniu z dzisiejszą prasą uderza tą wysokiej kultury, jaką do siebie nawet adwersarze się zwracają. Nie deprecjonując idei, które przyświecają jednym czy drugim. Nie postponując tego właśnie, kim ktoś jest, czy ma w ogóle prawo zabierać głos. Tego na łamach prasy nie ma. Ona jest rzetelnym kronikarzem tego, co się wówczas działo. I dlatego właśnie może być z całą pewnością traktowana jako wiarygodny materiał źródłowy. Jeśli tylko jeden cytat pozwolę sobie na koniec, bo naprawdę nie chciałabym zajmować tego państwa czasu, ale właśnie z artykułu księdza Kłosa na
odsunięcie pomnika. On był bardzo mocny w swojej wymowie, krótki, ale właśnie treściwy. Chcemy, aby ten królował nad nami, tak zatytułował właśnie swój tekst redakcyjny, no ten jeden z najwybitniejszych księży dziennikarzy, prawda? Na pewno w Poznaniu i na pewno w Polsce. Powiedział, kończąc właśnie swój tekst w ten sposób. Niechaj ten pomnik głosi po wszystkie czasy wdzięczność narodu za łaskę nowego życia. Ale niech też kładzie mu przed oczy obowiązek dalszej wierności dla wiary, przez którą się stał wielkim, potężnym, bohaterskim. Niechaj wie, że w tej wierności rękojmia dalszych jego przyszłości przeda. I niech pamięta, że gdyby się sprzeniewierzył Chrystusowi, przeklinali by go z grobów jego wielcy w wierze przodkowie. Kto przeciwko Bogu, ten nie nasz syn. Niech więc będzie ten pomnik wdzięczności zarazem przypieczętowaniem naszego oddania się Królowi Chrystusowi. Oddadzą mu się dusze, rodziny, społeczeństwo, szkoła, wojsko, urzędy, pracodawcy, sądy, państwo. Spisz i kamień wołać będzie imieniem całego narodu. Chcemy, 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 aby ten królował nad nami. W takim duchu budowano ten pomnik, w takim duchu ten pomnik powstał i jest to odzwierciedlone absolutnie na łamach ówczesnej prasy. Dziękuję za uwagę.